Czy słychać mnie bez mikrofonu? Doskonale. Świetnie, bo lepiej sobie radzę bez mikrofonu, chociaż może to jest gorzej tutaj dla pana, który będzie to nagrywał. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Nie jestem pierwszy raz w Sosnowcu, któryś już raz z kolei. Pierwszy raz w takiej roli osoby, która ma zaszczyt, przyjemność i honor mówić o wielkim, wybitnym Polaku, jednym z największych, a wobec którego mam dług wdzięczności jako jego wychowany, chociaż go nie znałem osobiście. Ale znam niemal całą twórczość Jędrzeja Kiertycha i o tym będę za chwilę mówił. I znam go poprzez jego uczniów i jego przyjaciół. Otóż ja pochodząc z Białej Podlaskiej, to jest obecnie województwo lubelskie, mój dom rodzinny znajduje się w pobliżu klasztoru ojców Kapucynów. I tam w tym klasztorze ojców Kapucynów do swojej śmierci przez kilkanaście lat przebywał ojciec profesor Marian Cygan Kapucyn, który zrobił karierę naukową na Zachodzie, który znał osobiście Jędrzeja Kiertycha i który z nim regularnie korespondował. Niemal tydzień w tydzień listy. Całą paczkę tych listów przekazałem profesorowi Maciejowi Kiertychowi, który też spierał się z Jędrzejem Kiertychem i który mi wiele książek Jędrzeja Kiertycha od najmłodszych lat dostarczył. Jako 15-letni chłopiec byłem na spotkaniu z dyrektorem wydawnictwa Ojczyzna i moje pierwsze książki, pierwszy kontakt z ruchem narodowym to były książki Jędrzeja Kiertycha. Pamiętam, że właśnie jako 15-letni chłopiec przeczytałem Tragizm losów Polski, co było wielkim wyczynem dla takiego młodego chłopaka. Tom jest opasły. Przeczytałem też Tysiąc lat historii narodu polskiego i jeszcze bardziej opasłe dzieło, bo trzytomowe. Przeczytałem Polski obóz narodowy i Hiszpanię bohaterską. Może nie wszystko w jeden rok, tak, ale zacząłem bardzo wcześnie. I właśnie Jędrzej Kiertych był tym pierwszym nauczycielem, moim nauczycielem myślenia o polityce, myślenia o historii i myślenia o ruchu narodowym, myślenia w kategoriach narodowych. Stąd spłacam dzisiaj choćby odrobinie dług wdzięczności, który wobec Jędrzeja Kiertycha zaciągnąłem. Tytuł mojego wystąpienia to Ideologia narodowa, a światopogląd katolicki Jędrzeja Kiertycha. Jak przystało na porządne wystąpienie, takie spełniające pewne kryteria akademickie, metodologiczne, zaczniemy od definicji. Tutaj najpierw zdjęcie, inne zdjęcie Jędrzeja Kiertycha i wspomnienia ochotnika. Kilka miesięcy temu z panem profesorem Maciejem Kiertychem byliśmy na promocji tej książki w Warszawie. Dzieło oczywiście ukazało się już po śmierci Jędrzeja Kiertycha w zeszłym roku. Cieszy się dosyć dużym zainteresowaniem. Choć jest to ostatnia, można powiedzieć, książka, tak, najświeższa, to jednak traktuje o tych najwcześniejszych latach działalności Jędrzeja Kiertycha jako żołnierza w 1920 roku. Miał wówczas 17 lat. Proszę Państwa, ideologie współcześnie w socjologii czy politologii są definiowane jako złożone i rozbudowane odpowiedzi na pytania dotyczące samych podstaw życia społecznego, szeroko rozumianego i relacji jednostki do wspólnoty i zorganizowania wspólnoty i rozwoju życia, rozwoju tej wspólnoty. Jakie mają cele ideologie? Objaśniają świat, to po pierwsze, mówią nam, jaki jest świat z punktu widzenia danej ideologii. Po drugie, mobilizują ludzi do walki o nadanie temu światu takiego, a nie innego kształtu, zgodnie z pewnym systemem wartości. No i mamy przykłady: ideologia konserwatywna, ideologia liberalna, socjalistyczna, czy różne odmiany ideologii nacjonalistycznej. Tak mówi nauka współczesna. Posłużę się definicjami ojca Bocheńskiego, jednego z najwybitniejszych polskich logików współczesnych, nieżyjącego już dzisiaj filozofa, który przed wojną przyznawał się do ideologii narodowej, ideologii katolickiej, zupełnie w duchu Jędrzeja Kiertycha. Otóż według Bocheńskiego światopogląd to jest zbiór, zespół poglądów na podstawowe zagadnienie świata i życia wraz z uczuciową postawą wobec tego.
Nie jest on racjonalnie uzasadniony, no bo nie opiera się na wynikach nauki, fizyki, chemii, biologii czy matematyki, ale nie jest irracjonalny, ma podstawy rozumowe. Zawiera twierdzenie, że jest prawdziwe. Po trzecie, zawiera syntetyczny obraz rzeczywistości, nie pogląd na rolę jednostki w świecie, oddzielnie, a oddzielnie, prawda, na rolę Kościoła, tylko jest dokonana pewna synteza. I każdy z nas odczuwa to tak, że tak powiem, na co dzień, że ma pewien światopogląd, który mu syntetyzuje obraz rzeczywistości. Naszej roli w życiu, cel, jaki mamy w życiu, jakie jest nasze miejsce, jakie jest nasze powołanie. Po czwarte, zawiera wartościowania, zwłaszcza wartościowania moralne. I socjalizm, i katolicyzm, i liberalizm. Różne, prawda, światopoglądy. Katolicyzm nie jest tylko światopoglądem, tak? Jest przede wszystkim wiarą, doktryną religijną, ale też zawiera element światopoglądowy. Zawierają wartościowania, zwłaszcza moralne. I po piąte, formułuje odpowiedzi na pytania egzystencjalne. O sens życia, o rolę cierpienia w życiu, o miejsce czy znaczenie śmierci w życiu człowieka. Każdy ze światopoglądów stara się na to odpowiedzieć. Nawet marksiści, że rola jednostki to jest, prawda, poświęcić się na rzecz walki klasowej, a następnie, prawda, odejść z tego świata w takim duchu właśnie materialistycznym, ale coś tam ten człowiek powinien po sobie zostawić i jakoś tą cywilizację materialnie podnieść. Ideologia tym się różni od światopoglądu, że jest światopoglądem plus zawiera dwa inne elementy. Dodatkowo jest czymś więcej niż światopogląd, bo zawiera receptę na poprawę świata. Może to tak nie do końca ładnie nam pasuje, recepta na poprawę świata. Nauczyliśmy się od marksistów, że oni chcieli ten świat poprawiać, ale każda ideologia mówi, że jeśli będziesz według pewnego systemu wartości żył i działał, to ten świat będzie lepszy. Ale jaki to jest system wartości? No to właśnie mówi ideologia. I po drugie, zawiera określenie roli pewnej grupy społecznej w historii. Ideologia narodowa, roli narodu. Marksistowska, klasy społecznej, klasy robotniczej i tak dalej. I teraz, jaki był światopogląd Jędrzeja Giertycha? On był przede wszystkim na pierwszym miejscu integralnie i konsekwentnie katolicki. Jak mało kogo dzisiaj, jak mało kogo spośród mu współczesnych. Bo po pierwsze, był to światopogląd oparty na uniwersalizmie katolickim, a nie wyłącznie na partykularyzmie narodowym. Jędrzej Giertych czuł się w pełni Polakiem, ale poczuwał się do tej wspólnoty uniwersalnej, jaką jest Kościół katolicki. Po drugie, ten światopogląd uznawał prymat etyki katolickiej, a nie egoizmu narodowego. Nie wszystko wolno w polityce. Nie wszystko wolno w imię dobra narodu. Dobro narodu nie jest najwyższym dobrem, bo dobrem najwyższym jest Bóg. A więc nie egoizm narodowy i nie etyka amoralnej siły w duchu Bismarcka. Po trzecie, jest to światopogląd uwzględniający nadprzyrodzony cel życia człowieka, a nie jak te wszystkie inne światopoglądy ograniczające nasze życie do sfery ziemskiej, doczesnej. Tylko ten światopogląd uwzględniał, że tu się życie nie kończy. Tak trzeba żyć, działać, żeby zasłużyć na zbawienie. Po czwarte, uznający Kościół jako wspólnotę dążącą do zbawienia w pierwszej kolejności, tak jak uczy Kościół, a nie tylko instytucję społeczną, owszem zasłużoną dla dobra narodowego, ale jest wiele instytucji zasłużonych. I Kościół nie wyróżnia się spośród innych tym, że jest najbardziej zasłużona pośród innych. Tylko jest to instytucja święta, która ma swoje cele nadprzyrodzone i prowadzi ludzi do zbawienia. To jest pierwszy zasadniczy cel istnienia Kościoła założonego przez Jezusa Chrystusa. I po piąte, światopogląd Jędrzeja Giertycha jest to światopogląd, który zakładał wspieranie polityczne, wspieranie poprzez pracę publicystyczną, wydawniczą interesów Kościoła i środowisk społeczności katolickiej po świecie. Jędrzej Giertych czynem w swoim życiu bronił interesów Kościoła i katolików po świecie. Nawet gdy nie leżało to w bezpośrednim interesie Polski, tak? Katolików, prawda, w Afryce, czy katolików w Europie Zachodniej, w Wielkiej Brytanii, czy w
ogóle po świecie. Tu pokazuję jedne z pierwszych publikacji Jędrzeja Giertycha, My nowe pokolenie. Jest to praca, którą opublikował w 27 roku jako 24-letni młodzieniec, harcerz. Nigdy nie był członkiem Młodzieży Wszechpolskiej, bo był zaangażowany w harcerstwo i to dosyć wysoko, prawda, w Komendzie Głównej, w związku z tym, że tam obowiązywały zasady, żeby nie łączyć działalności harcerskiej z działalnością taką polityczną albo z członkostwem w innych organizacjach, poświęcił się w pełni pracy harcerskiej. My nowe pokolenie miało akceptację ówczesnego prymasa, kardynała Chlonda, który napisał przedmowę do tej pracy. I druga praca późniejsza z 30, w zasadzie traktująca o 38 roku i o kryzysie, który wówczas miał miejsce, a był związany z naszą współpracą, w zasadzie nie naszą, tylko obozu piłsudczyków, z reżimem hitlerowskim celem rozebrania Czechosłowacji. Jędrzej Giertych uznał to za dziejowy błąd Polski i ruchu narodowego w szczególności. Od tej pory ruch narodowy według Jędrzeja Giertycha już się nie podniósł po tej klęsce. Była to dziejowa klęska i Polski, i ruchu narodowego. Że nie byliśmy w stanie wówczas przeciwstawić się tej tendencji i pójść razem z Czechami, z Czechosłowacją na Niemców. Tylko uczestniczyliśmy w zaborze Zaorzia, a potem w 1939 roku później byliśmy osamotnieni. Bez partnerów, bez sojuszników. Światopogląd Jędrzeja Giertycha, zgodnie z tym, o czym wcześniej pokazywałem ojca Bocheńskiego, był światopoglądem prawdziwym, gdyż spełnia drugie kryterium Bocheńskiego, zawiera potwierdzenie, że jest bezwzględnie prawdziwy i jedyny, który tę cechę posiada. Ten światopogląd jest światopoglądem prawdziwym, ponieważ jest autentycznie i integralnie katolicki. Bezdyskusyjnie akceptujący doktrynę Kościoła katolickiego, bezdyskusyjnie. Nad sprawami wiary i moralności Jędrzej Giertych nie dyskutował, tylko przyjmował stanowisko Kościoła takie, jak ono jest. Nie mamy prawa wywyższać się nad magisterium Kościoła i w swoim partykularnym mniemaniu myśleć, że my wiemy lepiej. A Kościół katolicki jest Kościołem jedynym prawdziwym. Stąd światopogląd katolicki jest prawdziwym światopoglądem. Dwie kolejne prace. Tysiąc lat historii polskiego narodu, troszeczkę niewyraźnie to jest pokazane, bo i taką, tak jak skanowałem, to tak mi się nie do końca ładnie to zrobiło. I jeszcze o zamachu na Kościół. Pamiętamy, że Jędrzej Giertych, będę o tym mówił, napisał najpierw w dobie Soboru Watykańskiego II pozycję, która poprzedzała jeszcze o zamachu na Kościół, po prostu. Ale o tym może później, żeby nie... Tak, o zamachu na Kościół. O tym zaraz będę jeszcze później mówił. Światopogląd też ten, zgodnie z tymi definicjami Bocheńskiego, jest syntetyczny. Jest spójny, konsekwentny i integralny. Bo zakłada po pierwsze jedność życia osobistego, rodzinnego, zawodowego, moralnego, politycznego, duchowego. Te wszystkie sfery w życiu Jędrzeja Giertycha to nie było coś rozłącznego. Życie pojmował integralnie. Przemieniał swoje życie rodzinne i duchowe i polityczne zgodnie z ideałami, wartościami katolickimi i patriotycznymi. Po drugie, bezkompromisowy w sprawach zasadniczych. Po trzecie, poświęcenie całego życia w zasadzie służbie tym ideałom. A w jakiej skali było to poświęcenie, to większość z nas wie, a za chwilę podam przykłady. Po czwarte, rezygnacja z ofert kolidujących z postawą ideowo-moralną albo z przyjmowanym systemem wartości. A takich ofert było w życiu Jędrzeja Giertycha wiele. Mamy tutaj pozycję curriculum vitae Jędrzeja Giertycha. Fantastycznie napisana biografia przez samego Jędrzeja Giertycha w opracowaniu tutaj kolegi, który będzie występował. I chwała mu za to, że doprowadził do wydania. To jest świeża pozycja. Zachęcam wszystkich do nabywania i do czytania. Czyta się to jednym tchem. Jest to naprawdę pozycja wychowawcza. Jeśli ktoś ma do czynienia z młodym człowiekiem, to trzeba mu dać curriculum vitae Jędrzeja Giertycha. Na podstawie tego więcej nauczymy niż pogadankami i umoralnianiem pogadankami na temat, jak to powinno się w życiu żyć. Bo przykładów nam trzeba, a nie tylko po prostu takiego umoralniania pustego. I my nowe pokolenie, wydanie nowe, czyli takie, które można kupić. Poprzednio pokazywałem to wydanie przedwojenne.
Tu my, nowe pokolenie, książka naprawdę autentycznie katolicka i wychowawcza, bo uczy młodych ludzi, jak w życiu postępować, jakimi zasadami się kierować. Oto przykłady z życia Jędrzeja Giertycha, dosłownie kilka wybrałem, najbardziej jaskrawy, które pokazują, że w momentach przełomowych nie ulegał on pokusom tego świata. Przede wszystkim związanym z karierą. Pierwszy przykład. To wszystko wyczytamy w curriculum vitae, tak świetnie opracowanym przez kolegę Andrzejczaka. Rezygnacja z aplikacji adwokackiej. Otóż po zwolnieniu z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Jędrzej Giertych przez krótki okres przed wojną nie miał pracy. A ponieważ był po studiach prawniczych, a wystarczyło wówczas po tych studiach prawniczych znaleźć adwokata, który by wziął na aplikację, dostał propozycję, żeby zostać adwokatem. Była to bardzo kusząca propozycja, bo adwokatów narodowców było mnóstwo i bez problemu w kilka lat odbyłby tę aplikację. Odmówił po rozmowie z Dmowskim, który powiedział, każdy chce sobie w Polsce ułożyć życie. Dobrze jest mieć dobry zawód, bo to był zawód prestiżowy. Zawód, który zapewniał stałe utrzymanie, pozycję, prawda, środowiskową, autorytet. No, pieniądze też niemałe. Jędrzej Giertych odmówił, nie poszedł na tę aplikację, zajął się zawodowo polityką za znacznie skromniejsze środki i to niepewne. Bo stwierdził, że w obecnej sytuacji Polska po prostu potrzebuje zawodowych, czynnych polityków. Mamy to na stronie 60 i 61. Poglądu Dmowskiego zaznacza jednak Jędrzej Giertych po latach dzisiaj już nie podziela. Poglądu, że polityk że Polska potrzebuje zawodowych polityków, tak? Polityk powinien mieć własny zawód i możliwość egzystencji niezależnej. Z polityki nie należy żyć. To zbyt uzależnie. To także hierarchicznie stawia człowieka wśród polityków raczej nisko. Można przez czas pewien żyć tylko z polityki, ale trzeba mieć możliwość wycofania się z niej w każdej chwili w imię jakiegoś protestu, a do tego przydatne jest posiadanie zawodu. Człowiek, który tylko żyje z polityki, jest sprzedajny, bo kończy się kadencja i on się w pierwszej, lepszej formacji zaprzeda, bo nie ma co w życiu robić. Ale w ówczesnej sytuacji Jędrzej Giertych dał się namówić i zrezygnował z aplikacji. Po drugie, wkrótce potem odrzucił również propozycję, to mamy na stronie 69, uzyskania dobrego stypendium naukowego i udania się za granicę, zostania profesorem historii czy filozofii i zrobienia kariery międzynarodowej. Tu też pięknie Jędrzej Giertych o tym pisze, że po to, by porzucić się na katolicką karierę naukową o charakterze międzynarodowym, było to pociągające ze względów osobistych, dające pole do osobistej kariery, do poznania interesujących ośrodków intelektualnych w całej Europie. Odmówiłem. Również dla żony było zapewnione też miejsce u boku męża, gdy będzie robił tą karierę w Rzymie, czy w Louvain, czy we Fryburgu szwajcarskim. Zresztą we Fryburgu później ojciec Bocheński robił karierę i w Rzymie też. Uważałem, że w napiętej sytuacji politycznej w Polsce, gdy Polska jest w szponach niszczycielskiej dyktatury, usunięcie się z Polski z celem poświęcenia się oderwanej nauce byłoby aktem dezercji. Jest konkretny drugi przykład. Trzeci, odmowa złożenia przysięgi na wierność królowej brytyjskiej. Miałby wiele propozycji dobrze płatnej pracy na emigracji. Ale uznał, już nie będę tego cytował, Państwo sobie w curriculum vitae całe uzasadnienie znajdziecie. Uznał, że byłby to akt zdrady. Nikogo nie potępiał z emigrantów za to, że ktoś złożył taką przysięgę na wierność królowej angielskiej, co wiązało się też z uznaniem jej jako głowy kościoła anglikańskiego. On uznał, że jako Polak i katolik tego zrobić nie może. A w związku z tym ominęło go cała masa różnych propozycji dobrze płatnej pracy. Wielcy patrioci i narodowcy nie odmawiali tych przysięgi. On uznał bardzo tak pryncypialnie, że się to nie godzi. Kolejny przykład. Przed wojną wszedł wielki spór polityczny z Bieleckim, między innymi za te sprawy czechosłowackie. Po wojnie zadeklarował mu szczerą lojalność. Zgłosił się do Bieleckiego. Opisał to też bardzo ładnie, że
spotkał się z Bieleckim, prezesem Stronnictwa Narodowego, i powiedział: ja mam mniejsze doświadczenie, ja całą wojnę spędziłem w obozach koncentracyjnych. Pan jest osobą doświadczoną, deklaruje pełną lojalność. Mało którego polityka dzisiaj, a i wówczas stać na to, żeby pójść do przeciwnika politycznego, złożyć akt lojalnej współpracy, zadeklarować współpracę i poddać się pod przywództwo człowieka, z którym się kiedyś prowadziło spór. Jest to przykład też warty podkreślenia. W 1953 Jędrzej Gierdych, pomimo tego, że wiedział, jakie będą tego konsekwencje, ujawnił aferę Berlin, to znaczy branie pieniędzy od wywiadu amerykańskiego na organizowanie siatki szpiegowskiej na terenie Polski. Uważał, że się to nie godzi, że nie wolno robić polskiej polityki za niepolskie pieniądze. Ale wiedział, że nastroje są na emigracji proamerykańskiej i antykomunistyczne na tyle, że spotkają go za to represje. No być agentem Amerykanów, no co to jest, prawda, za problem? Jędrzejowi Gierdychowi co nie odpowiadało. Nie tak pojmował wierność Polsce. Następnie w latach 50. zdecydował się, w 61. konkretnie, na wystosowanie razem z redaktorami pisma Horyzonty listu do Chruszczowa. Gdy było takie przesilenie w stosunkach amerykańsko-sowieckich, postanowił, jako osoba, która jest na emigracji, której poglądy antykomunistyczne są klarowne i radykalne, wystosować w imieniu środowiska emigracyjnego listu do Chruszczowa, gdzie przedstawiono stanowisko narodu polskiego wobec Związku Radzieckiego. I zażądano, to oczywiście Chruszczow prawdopodobnie może nie przeczytał, może przeczytał, nie wiadomo jaka była rola tego listu, ale zażądano Związku Radzieckiego respektowania podstawowych praw i tak dalej. Bardzo się to Piłsudczykom nie podobało. Bardzo. Spotkały go w związku z tym liczne represje, wiele środowisk się od niego odcięło, że jak to można, prawda, do Chruszczowa pisać i upominać się o prawa Polski. A Jędrzej Gierdych zawsze konsekwentnie upominał się o prawa Polski, o prawa państwa polskiego i o prawa Polaków. Czy pisząc do Chruszczowa, czy pisząc list do emigracji. No i ostatnia sprawa, prawda, którą znamy od 1989, potępienie akcji trockistowskiej Korowskiej. Tu pokazuje wyśmianie bohaterstwo, też nie najlepiej to wygląda. To jest jego wspaniała książka, również kolega, który będzie miał później wystąpienie, tą książkę opracował na nowo, jest do kupienia. To jest, są jakby wspomnienia z wojny hiszpańskiej, a obok Tragizm losów Polski wspaniałe dzieło historyczne i historiozoficzne, które bardzo Roman Dmowski osobiście cenił, czytał i cytował. Wróćmy jednak do ideologii. Ideologia, tak jak mówiłem, Jędrzeja Gierdycha była konsekwentnie, światopogląd był konsekwentnie katolicki, ideologia, dodaję, była narodowa. Katolicko-narodowa. Była to ideologia służby Bogu i Ojczyźnie. I to są cytaty z Polskiego Obozu Narodowego, czyli z tej pozycji, którą już wydał po wojnie. Przedmiotem troski Obozu Narodowego nie jest interes tej czy innej klasy społecznej. Nie jest zaspokojanie potrzeb poszczególnych jednostek. Nie są wreszcie cele międzynarodowe, ale jest dobro narodu. I drugi cytat, który pokazuje to, że Jędrzej Gierdych nie był, prawda, zwolennikiem egoizmu narodowego, ale dobro narodu nie jest dobrem najwyższym. Dobrem najwyższym jest Bóg. Dobro narodu, tak samo jak dobro poszczególnej rodziny, podporządkowane być musi prawu moralnemu. Ideologia Obozu Narodowego to jest ideologia Boga i Ojczyzny. Myślę, że bez komentarza to pozostawimy. Tutaj pokazuję jeden z pierwszych numerów Opoki, i książeczkę wydano już kilka lat temu, Sprawa Marii. Jako przerywniki w tej mojej takiej rozprawie, może za bardzo akademickiej, żebyście Państwo też kilka obrazków, jako naocznienie tego, o czym mówię, mieli. Obóz Narodowy, w tejże samej pracy Polski Obóz Narodowy, definiował Jędrzej Gierdych jako nawrót do dawniejszych polskich tradycji. I wymienił Robrego, Łokietka, Świętą Jadwigę, kardynała Hozjusza, Piotra Skargę, Pawła Włodkowica, kardynała Oleśnickiego. Ale przeciw, tu jest błąd, ale przeciw
odrodzeniu stanisławowskiemu i przeciw powstaniom XIX-wiecznym. Po drugie, obóz narodowy to reakcja i akt odruchowego oporu przeciwko prądom ekonomicznego liberalizmu, katolickiego modernizmu i socjalizmu. Przez modernizm katolicki rozumiał Jędrzej Giertych to, co obserwował wówczas na emigracji, w pismach liberalnych katolickich, poluzowanie dyscypliny katolickiej, odejście od najważniejszych zasad moralności katolickiej, krytykowanie papieży kolejnych, a szczególnie wielki opór katolików, intelektualistów na Zachodzie przeciw encyklice Pawła VI Humanae Vitae. O tym jeszcze za chwilę. Tu mamy zbiór opowiadań na emigracji, małżeństwo z ogłoszenia i inne opowiadania. Mam to przy sobie dzisiaj jeszcze w pociągu ze wzruszeniem dwa opowiadania, które czytałem jadąc tutaj. Będę cytował małżeństwo z ogłoszenia pod koniec mojego wystąpienia. A oto pokazuję już myśl polityczną Jędrzeja Giertycha wydana jeszcze w 85, ale dzisiaj Ostoja to jeszcze wydała jako na nowo, więc jest do nabycia za niewielkie pieniądze. Fantastyczna też książeczka w pigułce pokazująca to wszystko, o czym ja tutaj nieporadnie mówię. Na chwilkę pozwolę sobie omówić bardzo króciutko poszczególne pozycje, które wydał Jędrzej Giertych, a wydał on ich mnóstwo. My, nowe pokolenie, mówimy o tym, to było i w 27, 29, w 27 to były pogadanki, w 29 wydane, jeszcze raz wydane przed wojną, mamy dwa wydania. Później o program polityki kresowej, gdzie zarysował bardzo oryginalną koncepcję współpracy, współdziałania z mniejszościami rosyjską i białoruską. Często się zarzuca, że Jędrzej Giertych oryginalnych żadnych poglądów nie głosił, tylko właśnie te katolickie, narodowe. Otóż ta broszura o program polityki kresowej została uznana i doceniona w środowiskach akademickich ówczesnych i wśród polityków jako bardzo oryginalne stanowisko, później rozwijane przez kilku profesorów. Po wyborach w Łodzi bardzo ciekawa broszura pokazująca, jak, podobnie jak może w Sosnowcu przed wojną, dominowali socjaliści. To były bastiony socjalistyczne lewicy. Jędrzej Giertych musiał pod eskortą ochrony z pistoletami być prowadzony od dworca na spotkanie Stronnictwa Narodowego w Łodzi. To w każdej chwili mógł być zastrzelony przez albo przedstawicieli różnych mniejszości, albo właśnie socjalistów czy marksistów. Dzisiaj jak szliśmy tutaj z Romualdem Starosielcem, z kolegą Kulasem z dworca, to sobie tak myślałem, że jestem szczęśliwy, że nie jestem w roku 36 i że nie musi mnie kolega Sosnowski z brygadą uzbrojonych w rewolwery działaczy LPR wprowadzić na salę czy do katedry. No takie to były czasy, często się o tym zapomina. Tragizm losów Polski, wspominałem o tej dosyć poważnej pracy historycznej, historiozoficznej. Hiszpania bohaterska, też wspominałem, z roku 37. Wspaniałe dzieło o wojnie domowej w Hiszpanii, gdzie Jędrzej Giertych pojechał i na własne oczy widział ogrom zła, które bolszewicy, marksiści, rewolucjoniści wyczyniali z kościołem, z księżmi, z ludźmi wierzącymi, z patriotami hiszpańskimi. O wyjście z kryzysu. To jest fundamentalna praca Jędrzeja Giertycha, niedoceniona, a ważna, pokazująca, jak doszło do tego, że w zasadzie przegraliśmy w 1939, że nasza polityka zagraniczna była błędna, że Beck za późno wystąpił i chyba nieszczerze do końca, nie chcę tu nikogo oskarżać, trzeba by było temat rozwinąć, nieszczerze wystąpił ze swoimi deklaracjami antyniemieckimi, że jednak w 1938 coś ważnego się wydarzyło, co później zaważyło na przyszłości Polski. Jędrzej Giertych pokazuje, że są takie momenty w historii, których jeśli się nie wykorzysta, całe pokolenia później cierpią. Sprawa litewska z 1938, ważna pozycja, gdzie Jędrzej Giertych również zaproponował, że w obliczu tego, że Litwa jest rządzona przez siły proniemieckie, wrogie Polsce, należy zażądać, a byliśmy wówczas formalnie w stanie wojny z Litwą od lat 20. Należy zażądać przywrócenia stosunków dyplomatycznych. Co się wydarzyło? Tak? Miał tu swój wkład w
relacje polsko-litewskie. List otwarty do społeczeństwa polskiego w sprawie Polski, w sprawie polityki polskiej na szlakach Ziobry-Dmowskiego. Po wojnie o przyszłość ziem wschodnich Rzeczpospolitej warto powiedzieć, że jednym z ważnych obszarów działań Jędrzeja Giertycha była walka o polskość ziem zachodnich i wschodnich, ale przede wszystkim uzasadnianie ideowe i historyczne przynależności ziem zachodnich do Słowiańszczyzny i do Polski. Napisał na ten temat setki, jeśli nie tysiące listów, artykułów, wydał kilka książek. Polityka polska w dziejach Europy 47, nacjonalizm chrześcijański, bardzo dobra pozycja ideowa, dzisiaj aktualna, warta studiowania. Polityka Olszowskiego, o wielkim mężu stanu z przeszłości, Stronnictwo Narodowe, kryzys dziejowy 38 roku, o tym już wspominałem, wydane w 55. Wrześniowce, Europa w niewoli, w obliczu zamachu na Kościół w 63. której, jak już też wspominałem, przeciwstawiał się prądom modernistycznym. Tutaj mamy rozważania o bitwie warszawskiej. I tak niewyraźnie to jest pozycja o Piłsudskim, też stosunkowo wcześniej wydana i parę lat temu wznowiona przez Ostoję. Po wojnie już dalsze jego pozycje to źródeł katastrofy dziejowej o polityce Komeńskiego. Kulisy powstania styczniowego, bardzo aktualna pozycja w związku z rocznicą powstania styczniowego i odbędzie się promocja nowego wydania tej książki w lutym, bo już redaktorzy opracowali ją. Nawet dostałem zaproszenie na konferencję z tego tytułu do Warszawy. Myślę, że czy w Sosnowcu, czy w innych miejscowościach będzie można zorganizować również tego typu konferencję poświęconą powstaniu styczniowemu w oparciu o książkę Kulisy Powstania Styczniowego. Rola dzieła Dmowskiego, curriculum vitae, o którym już mówiłem, zostało spisane w 74, a niedawno wydane. Polski Obóz Narodowy, o którym również mówiłem w 77 po raz pierwszy, później w 78. I to jest ta pozycja, którą ja czytałem w latach 90. Józef Piłsudski, In Defense of My Country. Rozważania o bitwie warszawskiej 1920 roku, też niedawno po raz kolejny wydany i o Piłsudskim ta pozycja stosunkowo najpóźniejsza. Tu mamy Uciekinię. Jeszcze wyszła druga książka Ścigany Jędrzeja Giertycha stosunkowo niedawno. I za naszych czasów jeszcze DLPR była w parlamencie, wydali się Polska i Niemcy. Proszę Państwa, żeby nie przedłużać, bo i tak już mówię ponad pół godziny, ostatnie dwa slajdy będą poświęcone jakby pierwszej postawie moralnej Jędrzeja Giertycha na podstawie jego takiej, można powiedzieć, literatury pięknej, gdzie Jędrzej Giertych mówi poprzez usta swoich bohaterów, a drugi slajd o przyszłości, żeby coś było optymistycznego na koniec, bo nasz światopogląd, nasza ideologia nie jest ideologią pesymizmu, biernictwa, statyczności. Tylko jako, że jesteśmy katolikami, to wiemy, że prędzej czy później będzie triumf tych praw, w które wierzymy i na koniec to przyszłość należy do nas. Ale różnie to może być w tych dziedzinach praktycznych, politycznych. Zacznę od małżeństwa z ogłoszeniem. Otóż na stronie 19 główny bohater, który tak bardzo, emigrant z Londynu, tak bardzo chciał się ożenić, że choć to nie pasowało do jego jakby poglądu na życie, przeczytał ogłoszenie w prasie, gdzie Polka katoliczka mówi, że chce poznać Polaka katolika i się ożenić. Mówi, że on z ogłoszeń żony nie będzie brał, ale spotkać się zawsze warto, no bo gdzieś tą przyszłą żonę trzeba poznać. I się z nią spotyka i są oboje zdziwieni, że się zdecydowali na taki lekkomyślny krok. I ona mu zadaje pytanie, czy wcześniej nie chciał się pan ożenić, ma pan już 30 parę lat, no ale jak w tej sytuacji londyńskiej się żenić, jak tam kilkadziesiąt tysięcy wojska zdemobilizowanego, to głównie mężczyźni. I on mu odpowiada, pewnie, że chciałem. Chciałem rozpaczliwie, czuję się w samotności bardzo nieszczęśliwy, ale wolałem się nie ożenić wcale, niż żenić się źle. Dlatego z góry sobie powiedziałem, że się nie ożenię z Angielką. Nawet katoliczką, bo nie wierzę, by można było z osobą obcej narodowości założyć rodzinę prawdziwie polską.
A ja nie zniósłbym tego, gdyby moje dzieci nie wyrosły na zupełnych Polaków. Żeby było jasne, Jędrzej Giertych nie potępiał swoich kolegów czy koleżanki, którzy żenili się nie z Polakami, ale on mówił tu przez tego bohatera o sobie. On chce być w porządku, chociaż on już prawda, był przeszkodzeniony przed wojną, ale jako przykład podawał Polakom. Znamienne to zdanie. Drugie, ze strony 79, kiedy główna bohaterka opowiada o znajomym, który mieszkał w Woropajewie, to na Kresach, a po wojnie znalazł się na migracji, nigdy większego miasta polskiego nie widział, Warszawy czy Krakowa, i Polskę kojarzył z takim zaściankiem, po prostu z Woropajewem, i wstydził się tej Polski. I dzieci wychowywał nie po polsku. Uważał się za Anglika. I teraz komentarz. Ale swoją drogą ten twój znajomy to musi być głupi człowiek. Przecież jak można mieć jakieś zdanie o Polsce, kiedy się zna tylko Woropajewo? I później. To jest bardzo głupi człowiek. Głupszy niż myślisz. Jest bardzo dumny ze swoich sukcesów i z pieniędzy, jakie zarabia, i myśli, że jest wielkim człowiekiem. Ale jest pusty i bezmyślny, bezbrzeżny. Wychowuje swojego synka na Anglika i powiada, że chce, by jego synek należał do wielkiego narodu. I tu argument, który Państwo możecie pożyczyć i cytować i propagować. On dozna ciężkiego rozczarowania. Ten synek jeszcze się go kiedyś wyrzeknie, bo będzie się wstydził ojca Polaka. Tu jest sedno, proszę Państwa. Jeśli wychowujemy dzieci nie w duchu dumy, przynależności do własnego narodu, nie w duchu narodowym i katolickim, to te dzieci się prędzej czy później swoich rodziców czy dziadków wyrzekną. No bo będą się po prostu wstydzić, tak jak je wychowano. I ostatni, trzeci cytat ze strony 83. Dłuższy troszeczkę, ale Państwo pozwolicie, bo z wielką mocą napisany, kiedy umiera ojciec głównego bohatera daleko na Syberii. Tuż przed śmiercią daje ostatnią lekcję synowi. A są na Syberii, nie wiadomo, czy syn wróci, a ojciec umiera. Słuchaj, ja umieram. Zostaniesz sam. Myślę, że chyba i ty zginiesz, ale nie trać nadziei. Do końca módl się i oddawaj się w opiekę Bogu. Tutaj to tylko chwila. To nieważne. Spotkamy się na tamtym świecie i my dwaj, i mamusia, i dzieci. Bo matka zmarła wcześniej. Tam będziemy szczęśliwi. Przyjdziesz do nas ostatni, ale pamiętaj, żeby mamusia nie żałowała, żeś nie umarł wcześniej. Bądź dobry do końca. Ale ja nie wiem, czy wyżyjesz. Może wyżyjesz. Nic ci już w życiu nie pomogę. Nic ci na drogę nie ma. Nie dam. Musisz sobie sam dać radę. Jedź do polskiego wojska, szukaj dobrych ludzi. Pamiętaj, że wszystko jest nieważne. Wszystko jedno, gdzie umrzesz, na Syberii czy w Polsce. I czy będzie ci dobrze, czy źle. Pewnie będziesz miał twardy los. Ale tylko jedno jest ważne. Nie zepsuj się. Bądź porządnym człowiekiem. Wierz w Boga, bądź dobrym katolikiem i bądź uczciwy. Nikogo nie skrzywdź, nawet muchy. I spełniaj przykazania Boże. No i pozostań wierny ojczyźnie. Nigdy nie zapomnij, że jesteś Polakiem. I zaraz potem. Znamienny to testament. Myślę, że Państwu wiele mówi o postawie moralnej i duchowej Jędrzeja Giertycha. I ostatnie, co mam do powiedzenia, to przesłanie, które Jędrzej Giertych zostawił na koniec książki Polski Opis Narodowy, które też chciałbym przeczytać. Tutaj mamy cztery tezy. Ja troszeczkę więcej przeczytałem, ale myślę, że Państwa już nie znużę, bo to będzie dosłownie ostatnia minuta. Wiemy, jaki jest świat. Wiemy o postępującej demoralizacji. Wiemy, jaki był wówczas, gdy Jędrzej Giertych o tym pisał. W obliczu katastrofy atomowej, zderzenia dwóch wielkich bloków. W obliczu wojny światowej kolejnej. I pisał tak. Ale ten zły świat zaczyna się zmieniać. Przecież trzeba być ślepym, by nie widzieć, że świat trzeszczy w posadach. Za lat 3, może za 5, może za 10.
Świat będzie wyglądał zupełnie inaczej, niż wygląda dzisiaj. Nadchodzi chwila, gdy narodzą się wszędzie siły, które sprzeciwią się anarchii, przeciwstawią się doktrynie Marksa, przeciwstawią się panowaniu pieniądza, przeciwstawią się demoralizacji, przeciwstawią się używaniu życia, przeciwstawią się gwałtom i bezprawiu. Świat dzisiejszy jest chory. Toczą go bakterie rozkładu, ale świadomość tej choroby się szerzy. A trafna diagnoza jest najczęściej początkiem kuracji. Zdrowe siły odrodzą się spontanicznie. Nastąpi to szybciej, niż niektórzy myślą. Czy szybciej, czy później, to w zasadzie od nas zależy. Pozostajmy z tym przesłaniem, Jędrzeja Gierka. Dziękuję bardzo.